Siemaneczko, jestem PPTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy zajmować się rozdawaniem nowicy. Ale na samym początku zamienicie piękny stan konta na nasz, no po prostu piękny stan konta. Jak widzicie, nasz piękny prawym rogu. Prawda, koledza? Zarobek, koledzy, 130 tysięcy. No powiem krótko. Nie spodziewałbym się tak aż tego grubego zarobku właśnie spełnionego kryzys. No, szok. Dobra, dzisiaj nie będziemy już się bawić. Wiecie, trzeba pozdrować Nojowice, więc jeżemy. To są głównie ostatnia akcja związana z tą beczką, można powiedzieć. Ponieważ beczka będzie, no, po prostu wymieniana. Czekajcie chwilę. Wracam tylko na problem z kierownicą, nie podpiąłem sobie, ale mam komentarz na taki, że niestety jest ciężko nią kręcić, ale dobra, tyle to. To przejdzie. No, stan konta naprawdę zadowalający. Nic takiej kasy jeszcze nigdy nie mieliśmy. Właśnie. Więc naprawdę jest cudownie. 8 na godzinę rozrywam gnojowice. Czy taka stan, taka prędkość jest idealna? Wiadomo, tutaj nie poszalejemy, bo tu jest zawór, tak powiem, pulowy. Nie mam na siłowniku nic, więc no, nie będzie można jej wyłączyć. Ale co zrobić? Tak wspomniałem, to jest ostatnie rozlewanie tej zestawy, powiedzieć, tą beczką. Bo ta beczka jest naprawdę, no już jest za mała. No to tutaj ukrywać. Zrobiłem poza nagrywaniami, można powiedzieć. Doorałem sobie tamto poletko, te kurcze, ponieważ tam będzie jeszcze siana pszenica. Właśnie, to przepraszam, na tym, no tak, patrzcie, pszenica bądź ewentualnie coś innego, ewentualnie owiec będzie siany. A już wiecie, przygotowałem sobie do wiosny wszystko, żeby już tam nie leżało tu odłogiem. To sobie będzie dział, będzie, wiecie. No, bo to powiedza, by im pasowało, to zaorać od razu. Więc jest elegancko, no. No i tak, z taką kasą fajnie by coś można było zrobić, ale mam dzisiaj plan. No, po prostu dzisiaj oddam, jak można powiedzieć, rodzince pieniążki. 130 tysięcy. No to będzie. Muszę na tyle wybulić, więc zostaje mi 20 tysięcy, więc idealnie. Bardzo się wolno powiedzieć stan. Wreszcie, nie, przepraszam, nie zostanie mi nic. Bo zaraz będziemy płacić. To właśnie będziemy beczkę tankować, to wam zaraz tylko opowiem, co i ja. Na zasadzie nam nic nie zostanie pieniędzy. Ja już mówię, a jeszcze zostanie 20 tysięcy. Nie, jednak zapomniałem, że nie, przecież trzeba za kombajn zapłacić, tak? Za usługę, za ciężarówkę, żeby wynająłem. Itp. Itd. Więc ojojoj. Więc tutaj trzeba po prostu to się rozliczyć. Powiedziałem, no zapłacą mi za kredyt, zapłacili. Więc ja teraz też muszę z tym pod tym względem się, proszę państwa, rozliczyć. Więc tak, kombajn naczepą. Wyszedł mnie sporo chodziło pod tym względem, no ale ja już nie będę się czepiał. Bo wyszedł mnie 13 tysięcy, 1/10 tego, co zebrałem, można powiedzieć, zarobiłem kryzy, to idzie do chłopaków z powrotem za to, że użyczyli mi kombajn. Dużo, mało, sprawa taka trochę boląca, ale ja już krzywdy nie mam, bo kasy mam dość sporo. No wiecie, no tak to byśmy musieli co, no widzę, nakupywać przystawkę 10 tysięcy. Bizony byśmy się męczyli. No wtedy dzięki usłudze, w pewnym sensie, wyszliśmy na tym na plus. Więc tak. Dziękujemy. O, kurwa, znowu. To co właśnie ja lubię, kurwa, w tym farmingu. Tak ciężko by trafić z tym znacznikiem do nalewania
Wybaczcie mi, co zaraz zrobię, ale to tylko daje mi chyba ta możliwość. Czyli podniesienie. No tylko taki mankament. Widzicie, mam trochę taki... Nie dociągnie się peczka, no ale tego będę jeszcze wymienić. I tak, jak wspomniałem. Musimy wejść na dom. Ja oddaję pożyczkę w ten sposób, że 130, raz, dwa, trzy, cztery. 130 tysięcy idzie to. Mogę powiedzieć, oddanie dla rodziny. Tak? I 17 tysięcy idzie do zapłacenia za wynajęcie kombajnu i naczepy. Ciężarówki z naczepą, no, tak można powiedzieć. Więc oddajemy i dostajemy. Idealnie, 10 tysięcy, no coś pięknego. Kompkiewicz się odblokowało, zajebiście. Więc no... Wyszliśmy na ten stan początkowy, można powiedzieć. Nawet lekko jesteśmy do tyłu, ale to wiecie, no tutaj to nie ma krzywdy, tak? Jesteśmy chociaż z rodzinką, można powiedzieć, już na zero. Nie stwierdziłem już krzywdy. Nie będę się mnie czepiać, że nie było oddawałem. A kasę mam to, wiecie, wolę oddać niż później masz pożyczki. I tak jestem jeszcze zablokowany. I tak możliwości nie mam żadnej pod tym względem, by wziąć i to zainwestować. Ale nie boję się tego, bo tak, jeszcze mam 30 tysięcy litrów, 30 ton owsa. 30 ton, mówię, na tonach mówię. 30 ton owsa, które będzie sprzedawane na dniach, bo na pewno będę chciał. A teraz pozdrawiam Gnojowice, tu przyoram, bo tu będzie tak robione pod, proszę Państwa, pod, żeby Wam tu nie zerwać pod soję. Tu ogólnie po całej kwiecie, która praktycznie była poza tamtym kawałeczkiem małym właśnie, wszystko będzie to tu pod soję. Co okazało się? Co źle obliczyłem, można powiedzieć. No nie będę miał pola pod kukurydzę. Na zasadzie pól pod kukurydzę po sezonie. Więc też będzie trzeba coś na wiosnę pomyśleć o tym. Ale wiecie, no tutaj jeszcze mam ten plus, że chociaż kupiliśmy tu ziarno, to mieliśmy je kupić na zimę. Więc tutaj ja się nie krzywduję. Bo tak byśmy trochę pieniędzy mieli. No plan był dość ambitny. Coś miało wpaść. Nie powiem, miało coś wpaść. Ale padnie nowy nabytek. Tak, już nowy nabytek padnie na okres zimowy. Czemu na okres zimowy? Bo chciałbym zrobić taki ala odcinek zimowy skarmienia. No, nie ukrywam, szukam nowego paszowozu. Znaczy inaczej, większego paszowozu, którego nie posiadam. Szukam jakiegoś paszowozu już między 8 a 12 tysięcy litrów. Tak, 12 tysięcy litrów. Bo jeśli byki mi wypalą, a myślę, że wypalą w tym roku, czy w tym, no na wiosnę, tak? Mam ambitny plan. Właśnie byków. Chodzi mi dokładnie o szczerze nastawianie tych hal, wiat na byki. Ponieważ jeśli mi to wypali, to będę chciał zrobić ten myk, proszę Państwa, iż będę chciał stawiać 30 byków teraz. Na pewno może podejrzewam, że na mnie najpierw pasowało kwartalnie, więc co 3 miesiące odstawiać 30 byków na tak zwanego kebaba. Więc dość ambitnie chcę pójść pod tym względem. Paszy mam naprawdę sporo. Mimo wszystko. Ale wiadomo, to jest kwestia tego, jak tą zimę będę w stanie te bydło wykarmić. Jeśli starczy mi tego, będzie ewentualnie jeszcze nie zostanie, no to będę miał pewność, że będę mógł takie coś zrobić. Ale to nie bójcie się. Ja takie coś będę musiał zrobić dopiero gdzieś za... Szczerze. Może nie teraz. Na mnie to boli, to powiem, że dobeczkę ruszyć i dopiero mogę naciągać, ale dobra. Są takie problemy, jakie są, no i tego nie przeskoczymy. Czekajcie, czy tak jeździć? Tak teraz? Dobra, to nie będę tak jeździć jak teraz, może będzie dobrze. Dobra, otwieramy zawór. No i kurwa, i już mi się coś tu
na joysticku nie tyknęło, dobra. Ale już będzie gitać, dobra. Biki co kwartał, czyli będę chciał wyrzucić 4 rzuty byków po 30 sztuk. Czyli mamy automatycznie 120 sztuk byków rocznie. Rocznie 120 byków. Trochę się boję tego, bo to może zabić serię z jednej strony. Ewentualnie też planuję dobrą modernizację oczywiście w przyszłości. No że teraz. Nie, że teraz, bo teraz to by było zabójstwo. No powiedzieć. W przyszłości postawić taką jedną oborę właśnie jak teraz jest, tylko że no typową nową oborę. Wszystko zależne jak będziemy. No, co będę ukrywał. Chcę to modernizować tak, żeby żyć typowo już z bydła. Z bydła z tego, nie wiem, dość ambitny plan. Zresztą i tak już mam powiedzieć, że jest z bydła, tak? Więc tutaj nie ma jakiejś tutaj filozofii, bo jednak już się zrezygnowałem z roboty i tak dalej. No już żyję z tego. Ale chciałbym troszeczkę bardziej uderzyć. Chcę to robić. Nie wiem, tak też abstrahując od serii, nie wiem, czy ktoś w ogóle hipotetycznie uderzył w bydło na polskiej serii w 500 sztuk. Ja tak naprawdę chciałbym tutaj nie tyle co iść w te maszyny, co iść w te bydło. W bydło może jakiś kurnik chciałbym postawić, mieć coś dodatkowego. Coś fajnego się działo. Wiadomo, seria ogólnie miała mieć inny zamysł tym względem. Troszeczkę inaczej to idzie. Ale nie ma jakiejś tragedii. Więc myślę, że jeszcze jako tako będzie. Ogólnie też dogadałem się z gościem, bo prawdopodobnie po tej kupowiedzy trzeba będzie coś tu zrobić. Czyli to będzie zaorać trzeba. W sumie nazwałem jeszcze 2 kawałki, bo tu już jako jedność będzie. Dogadałem się z gościem. Nie będę ukrywał. Podnosi się pługa. Będę chciał upilić swój pług. Swój pług, czwóreczkę. Krótko mówiąc, na obrotóweczkę. Te trochę innowacji, nawet mimo wszystko, jeśli miał kupić ciągnik większy, to też nie chcę z automatu wyrzucać tych moich ciągników, żeby one tutaj też miały co robić, no bo o to mi chodzi, żeby jednak tutaj coś się też działo. Więc te moje ciągniki będą dostanie, czy to case, czy to usłys, dostaną prawdopodobnie nowy pług. Chociaż tutaj to jeszcze też się zastanawiam tak naprawdę dobitnie pod tym względem. Chciałem obrotówkę w końcu, bo mam trochę tych zestawów, mam, czekajcie, gdzie to zaraz wam pokażę. Przecież mam tu parę maszyn do sprzedania, bo mam czekajcie, żeby mnie zerwać. Mam talerzówkę, mamy ten pług, mam zgrabiakę do sprzedania. Wały jeszcze zostają. Chociaż też już mi przestałem nad wymianą tego. Byczki, jak widzicie, już ładnie rosną. Byki też normalnie kolosalnie. Tutaj mam dzisiaj nosiane, z tego względu, że muszę mieć gdzieś mieć po prostu gdzieś, no mieć, jak to się mówi, na tych głównych, które tutaj jest, ten obornik, który tu jest, do tych byków, no muszę gdzieś mieć składowanie, tak? Więc tutaj obornik będzie tu wypychany, no to będzie ładnie puszczony tutaj po tej stronie i jakoś tam może będzie dobrze. Trochę kombinacja alpejskiej tego wszystkiego, no ale jakoś trzeba sobie tutaj po prostu z tym radzić, mimo wszystko. Czekajcie, czy ja zatankowałem tą beczkę, czy nie, bo ja już nie wiem. Nie. Więc mówię, no tutaj, no planów co do tego wszystkiego mam. Na pewno wiem, że zarobkami, które będziemy mieli, a będziemy prawdopodobnie mieli, no bo jeśli teraz albo przewinięciu będę 50 tysięcy na czysto, chyba, się nie mylę, na zimę. O Jezu, nie to, albo nie wcisnęło mi się. Ktoś mi już to nie chce ładnie funkcjonować. Będę chciał właśnie po prostu zakupić większy ciągnik, z tego względu, że te ciągniki, nie mówię, że powiem Boże, już złe, tylko aby się zwiększają,
To jest po jedno. Po drugie, potrzeba mi więcej koni, żeby mieć więcej czasu właśnie przy codziennych obowiązkach tutaj, tak? Czyli typu obrządki typowo do naszyjówki na szczęście nie są dojne, ale zaraz będą. Więc tak, no wiadomo, obora tutaj teraz postawiona no, jest abstrakcyjna, bo jest za robotę budowlę, tak? Ta obora cała kosztowała no 550 chyba tysięcy bodajże, tak, chyba jakoś tak wychodziło. Czy 500 tysięcy, jeszcze nie pamiętam, szczerze nie pamiętam dokładnie, aka 550 tysięcy. 550 tysięcy to sporo. Obora sama kosztowała 180, na jeszcze poszło, to jest na obor, na robota i na prowy, tak? No trochę tutaj wiecie, no tej serce, tak powiem, troszeczkę mnie oszukał pod względem ceny robotów, ale już nie będę tego zmieniał, tak? Bo tu tak mówię, 550 tysięcy to jest kupa pieniędzy mimo wszystko tego obiektu, tak? A ten obiekt mieści raptem może maksymalnie 100 będzie mieścił, jeśli naprawdę tak się oprę, no to 100 będzie mieścił, no ale 100 to też tak już trochę taka 70 do 80 sztuk, to myślę, że to tak będzie tak chyba na ścisku to bydło. Ale na coś będziemy myśleć tutaj. Pod tym względem, pod względem tej hodowli, pod względem tego wszystkiego, tak? Bo no, chodzi mi o to, żeby to po prostu było gospodarstwo typowo mleczne, bo wybaczcie mi, że ten bawek, no ale ja nic nie robię, taki ma zaczep 30 i tutaj się nic nie da zrobić. Ja nie umiem modyfikować modów, więc nie da przymknąć oko. Ogólnie, no teraz czas, jeśli tak to można powiedzieć, czas przez zimę, zajrzeć z jakimiś fajnymi maszynkami. No bo mówię, no tutaj będzie trochę roboty, tak? Będzie troszeczkę tutaj planowania, szukania maszyn pod moją gospodarkę, tak? Bo będę na pewno chciał peczkę kupić. W zasadzie miałem już teraz kupować peczkę, ale mówię, dobra, nie, jeszcze poczekaj, nie kombinuj, nie kupuj, bo to nie ma sensu, jeśli masz tyle długów, tak? Na szczęście już jeden dług może być spłacony. No i teraz będzie można sobie na spokojnie myśleć. Na spokojnie napadnie na spłacenie tego jednego kredytu, który posiadam. Bo jeszcze mam tego drugiego kredytu. Ogólnie kredytów mam dużo. Muszę powiedzieć, kredytów mam strasznie dużo. Mam 6000 złotych jednego kredytu, drugiego mam 300 tysięcy. To jest tego obiektu, że tak powiem, tak. Więc ja mam 130 tysięcy. Od rodziny, czyli macie 470, ja bodajże mam chyba 70 bądź 80 tysięcy swojego wkładu, więc no patrząc opcjonalnie myślę, że dobrze to mi się prosperuje, jakoś w miarę to wygląda. Nie mówię, że jest cudownie, brakuje mi tu parę detali, które no chciałbym po prostu tutaj udoskonalić. No, ale to jeszcze nie jest, chodzi mi dokładnie jakieś utwardzenie terenu, czyli podwórze jakieś lepiej utwardzić, no bo tutaj, co będę ukrywał, niby coś tutaj jest, tak, coś tutaj niby jest, ale to taki kuźwa, nie wiem, żwirek, kamień, jak popada, a ogólnie też na wodze kupiłem nowa baksy, Leonik pięknie sobie stoi z przyczepką, właśnie nie zdążyłem nic zrobić. Będzie tak zapierdziel jest, bo głównie pojechałem, popatrzę jeszcze, nic tam będzie. Więc mówię, no to też jakieś fajne rzeczy bym chciał porobić, ale czy to tak wejdzie, no ciężko mi proszę Państwa stwierdzić. Bo to tylko można sobie planować, ale nie wiadomo jak to planować nie wyjdzie, tak? No chciałem jakąś posteczkę, ewentualnie tak szczerze myślałem nad jakimiś putami nawet, jakoś to lepiej utwardzić, tak? Bo utwardzenie moim zdaniem podwórza to jest jedno z ważniejszych spraw, które powinno być zrobione. Ciężko mi powiedzieć, chciałem nie mieć utwardzonego podwórza, no a to też jest kwestią pewnego czasu, może jednego bliżej, drugiego dalej. Ale jest to plan taki, żeby utwardzić podwórze w życiu realnym. Tak samo tutaj chciałem tak sobie utwardzić te podwórze tak typowo, czy kostką, czy płytą. Ale już, żeby coś pod tym względem się działo, tak? No to tego też patrzyłem, no płytę, musiał płytę, kostkę, przepraszam, dobrze podażam płytę, a chodzi mi o kostkę. Jeśli chciałbym kostkę ułożyć,
Nie wiem, ale tak gdzieś oscyluje w granicach, nie wiem, 70 tysięcy, coś w ten deseń. Proszę Państwa, to już też nie są no, małe sumy, tak? No 70 tysięcy tak sobie wyłożyć na to, żeby tego tak te podłoże było. No to tak trochę średnio. Ogólnie też mam plan, nie powiem szczerze, powiem szczerze, plan na postawienie sobie domu. Bo ten dom, który mam, chciałem bardziej wyremontować, ale też już troszeczkę, no po prostu on się sypie, tak? To był tylko dom, aby to powiedzieć, przecież kupiony, tak, gospodarstwem. Ten dom jest fajny, ale nie jest dla mnie tak wystarczający. Tego co mi brakowało. Więc mówię, tu jest planów, tu jest modernizacji, to jest pełno. Tylko kwestia tego, jak będziemy stać finansowo, bo też chciałbym coś tu pod tym względem podziałać, coś mocno podziałać, ale jak tam skopina nie wyjdzie, to zobaczymy. Planować można. Plany są po to, żeby później realizować. To jest moim zdaniem prawda, bo jeśli ma ktoś plany, ma jakieś ambicje, no to pod tym względem jakoś tam będzie sobie tutaj plan dążył do tego, bo jeśli ktoś tylko tam, wiecie, żyje, bo... Znaczy, no, żyje, bo żyje. Chodzi o to, że ktoś nie myśli pod względem, żeby to nie zrobić, że nie zabrzmiało, bo... Żyje, starcza mi to, co jest, no to tak trochę średnio, moim zdaniem. Lepiej jak ma się te plany w głowie i chce się więcej tego wszystkiego porobić pod tym względem niż... niż proszę Państwa takie myślenie no krótkoterminowe, tak? Mam dom, nie remontuję, mam budynki, nie remontuję, mam maszyny, które mi staczają, nie modernizuję, nie kupuję itp. itd. W realnym troszeczkę mam inaczej, no to też jeszcze mam czas do tego, żeby to zrealizować. Więc tutaj to ja tam nie muszę aż tak się jeszcze wydarzać to wszystko. Raczej dalać. Inaczej. Myślisz to, myślisz cały czas. Ale jeszcze mam po prostu na to czas. To zrealizować. A patrząc zapamiętowo, chciałem troszeczkę taką toczkę, nie wiem, zrobić ogrodzenie tak fajne, dla mnie przesuwne. Szczerze też chciałem jakoś to zmodernizować tutaj ten tył. Znaczy bardziej tutaj ten, bo teraz na linii prostej patrzymy, tak? Ten garaż jakoś porobić fajnie, coś podremontować, coś potem pokombinować, powymieniać, nie wiem, tenis na blachę itp. itd. No tutaj mi się zdaje, że to jest realne, jak najbardziej, pod tym względem, no bo tutaj no, fajnie by to też wyglądało, jeśli chociaż mieć taką blachę z rozbiórki, jak tutaj właśnie jest, fajnie by to było, użytkę, po prostu użytka blacha, tak. Wiecie, no to było tańszym kosztem, powiem. Tak tutaj no, mamy tutaj takich parę obiektów, tak powiem. Tu mamy ten nit, tu mamy ten nit, tu mamy ten nit. Taka tak łapa bardziej niż ten nit. Tu może jeszcze nie będziemy nic ruszać. Tutaj tu nawet nie wiem, co to jest. Tutaj jeszcze jako taka tabla do chłopca, czy tutaj jest ten. O Jezu, jak to się zmienia. No ale to nie jest blach, nie jest to. Zapomniałem nazwy, no po prostu zapomniałem nazwy i teraz będziemy zadywał. Jak mi się zwie. Więc mówię, no, tutaj jest planów, czy to wszystko finalnie widzie. Znaczy zobaczy, bo tu mówię, planów jest. Ambicje są, ale no pieniędzy, no chcę trochę też bardziej zmodernizować jeszcze tego gospodarstwo. No mówię teraz przede wszystkim, nie ukrywam, szczerze. Nawet dwa takie większe wyczki, żeby mieć, żeby już móc coś pod tym względem się działo, tak? Dwa wyczki takie większe, tak 110, 115, 120, drugi tak też mniej więcej takiej mocy, 150 koni. Wiem, ambitnie, ale mówię, tu mam plan na dużo bardziej, nie wiem, to jest, czy oni 150 koni? Bo na 170 koni to już jest taki plan na 2-3 sezony do przodu już. Inaczej. Na 5 lat do przodu. Bo no jednak teraz, jeśli kupimy teraz powiedzmy ciągnik 115 koni,
no to do niego trzeba kupić sprzęt. Teoretycznie sprzęt pierwszy, który można powiedzieć jest, jest to rzutnik, bo niestety no USUS, no choćby jakby się nie starał, choćby się za przepraszam nie zesłał, no ma problem. Pod tym względem z tym rzutnikiem tutaj nie ma co tu żadnych złudzeń. Po prostu no, tutaj trzeba będzie to zmodernizować, tak? Znaczy, kurwa, bo tam zmodernizować. Po trzeba będzie zainwestować w większy ciągnik po prostu i to wszystko. A patrząc no, racjonalnie pod względem reszty maszyn, no to beczka. Pewno do niego wtedy. Myślę, że no pług, ewentualnie jakaś czwóreczka. No chyba, że mówię, że jeszcze teraz się dogadam. No chyba, że kupię 3 plus 4, bo też taki właśnie poglądałem. To też moim zdaniem będzie był wcale głupim pomysłem, tak? Bo jeśli, no wiecie, no kupimy duży ciągnik, który no podejrzewam będzie już jednym z główniejszych, jak nie znam głównym ciągnikiem, tak? No bo jednak tak, moim zdaniem najciężejsze czachy pracy będzie miał właśnie typu gnoje, typu gnojówka, znaczy już rzutnik, beczka, pług, potem jakiś agregat zleci do niego, no bo też chciałbym coś szerszego, tak? No jednak mamy agregacik, który był od początku do 30, który no godnie mi tu służył i służy, bo wiadomo, jeszcze nie mamy nic innego pod tym względem. Żadnej takiej innej maszynki, no ale jeśli kupimy większy ciągnik, no to też na 100% taki właśnie agregacik wleci, no bo też trzeba będzie się pod tym względem rozwinąć. No i trzeba się modernizować będzie, tak? Dofinansowanie jest. Dogadałem się w agencji, że to będzie zrealizowane na koniec prawdopodobnie. Bo już to będzie musiało być zrealizowane no na koniec przyszłego roku, czyli mamy rok i będzie trzeba to będzie wziąć i ogarnąć tą modernizację, czyli jak wspomniałem, grawiarka odlatuje, z grawiarka latuje nie za duże pieniądze, ale jednak modernizacji, bo jedna maszyna taka im sobie się działa. Taka dzieje się, pojedziemy jedną beczkę, może zadajemy, raz jeszcze będę mówił. Inna maszyna tak trochę się nie pracowała, wiadomo, tutaj ja brałem ładowarkę, która no, patrzyłem, no, tutaj w farmingu nie była wykorzystywana. W życiu realnym też nie, ale się kurwa nie dziwię czemu. No sama ładowarka nowa, nowa ładowarka kosztuje abstrakcyjne 440 tysięcy. No i tak kurwa powiedziałem, że ona będzie. No i teraz no agencja godziła mi się to, można powiedzieć, w cudzysłowie zasponsorować. Nie w pełni, bo tam 60%, co daje mi kwotę bliską 180 tysięcy. Też nie jest to mało. 180 tysięcy tak sobie wyłączyć na maszynę, która no, będzie tylko typowo przy budynkach. No, tak trochę się nie. No ale już powiedziało się, a no to teraz trzeba powiedzieć B. No i teraz ta maszyna będzie, tak? 180 tysięcy ładowarkę. Będę musiał to wybulić, tak? No bo nie będę chciał teraz tego... O Jezu, co jest? Coś tutaj mi... Stój! Kurwa, sprzęgło to ja hamulec ściskam. Rewisty. Znaczy ten. Gaz ściskam. Więc patrząc... Sporo. Ale pamiętam, że już to dźwignę. Myślę, że na koniec roku. Mniej więcej jak teraz, więc następne żniwa, które będą do mnie przeznaczone zboża. Pieniądze ze zbóż, praktycznie wszystko przeznaczone na właśnie zakup tej ładowarki. No chyba, że naprawdę pójdziemy tak, że na wiosce sprzedaży byków, która będzie i z zrobionego mleka, które też no nie jest, no, nie jest tego mało, mimo wszystko. No będę chciał kupić tą ładowarkę. Bo ja już mam ugadane, bo to przecież wiadomo, to jest na tej zasadzie, przecież to trzeba zamówić tą ładowarkę, przecież to nie jest, żeby pojeździć do handlarzy, tylko to jest typowo nowa maszyna, która będzie na gospodarstwie, więc tutaj trzeba u dealera bądź przedstawiciela dogadać się, ugadać się, no na jakiej to zasadzie, ile to trzeba
prostu czekać, no bo tutaj, mówię, to nie jest tak, powiedzmy, takiego zwalonego mikrohandlarza, że pojedziemy, dobra, dawaj mi to, masz ładowarkę, dobra, spoko, ładuję i siedzę. Nie, tutaj będzie po prostu, już po prostu jest prowadzony przez firmę, tam przedstawiciela, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, no firma, która handluje maszynami, to może chyba firma, tak. Więc patrząc na to, no to tutaj już trzeba czekać. No ja z tego co się dowiedziałem, to jest okres 4 do 6 miesięcy. Bo ta kubota nie jest ogólnie w Europie. Z tego co ja bynajmniej wyciągnę, patrzyłem na Elixie, to jest podejrzewam prawdopodobnie w Ameryce robiona, bo to jest typowo budowlana ładowarka. Więc szczerze, zaszalałem, złożyłem, wniosek dostałem. Ja muszę teraz, dobrze, że dogadałem się z dogadałem się z firmą, która mi to ściąga, że bo przecież musiałbym włożyć całe pieniądze. Wszystkie pieniądze na to, żeby dopiero dostać zwrot. Ja dogadałem się, no, będzie z chłopakami, firmą, która właśnie ściąga te ładowarki, że mówiłem ich taki, iż ja wykładam pieniądze tyle, ile mogę, czyli te 180 tysięcy wykładam właśnie na tą wspomnianą ładowarkę, a oni czekają, ewentualnie dają mi kredyt 2% bodajże, 3%, coś w tym stylu w kredycie, 3% chyba, i ja to sobie biorę kredyt, tylko też nie wiem jak to w życiu realnym wygląda, ale chyba nie, no w życiu realnym też tak trzeba zrobić, no bo inaczej też przecież jak ludzi brali na młodego rolnika czy na modernizację, przecież nie dostawało się pełnej kwoty, więc trzeba było wziąć kredyt. Więc patrząc tak racjonalnie, ja wykładam te wspomniane 180 tysięcy do 200 tysięcy, oni czekają, będzie ewentualnie mówię, biorę ja kredyt, to troszeczkę no, będzie się wiązało z kolejnym odsetkami, no ale to trudno, no co zrobię, nic na to proszę Państwa nie zrobię, chyba że naprawdę tak mi uwiższał pieniędzy przy zimę, chociaż no 75 tysięcy chyba na czysto zapewne z mleka, tak? Jest, ale wiadomo, to jest w okresie zimowym, no letnim już tak kuźwa różowo nie będzie, bo teraz 20-30 groszy w okresie letnim zawsze obcinają, więc no zima jest taka tam fajnie, no, no po prostu zainwestowałem, bo to bym może powiedzieć w momencie, tak, że mam zainwestowane dość swoje pieniądze, jałówki, szkoda, że jeszcze jałówki nie są wycielone, to by też dawało mi już profit większy, byśmy mieli podejrzewam ponad 100 za mleko. Na czysto, wiadomo, opłaty, paliwa, do tego, dzierżawy, bo to wiadomo, że dzierżawy to, że kurwa, komensalne pieniądze. No to myślę, że 75 tysięcy razy musieli wysypać ostatnie odcinki, więc grudzień, styczeń, luty, marzec, 4 miesiące, więc myślę, że na upadek może będę miał tyle, by wyłożyć ze swoich pieniędzy na tą ładowarkę i dopiero dostać zwrot. Dziwnie to brzmi, ale tutaj dostanę, to dostanę 240... 265, coś w tym stylu, nie chcę teraz zgadywać. Nie chcę teraz zgadywać, bo to tam wiecie, nie jestem jasno widzem. Tak szybko w głowie nie policzę. Dokładnie, no bo tutaj mamy kalkulacje takie, a nie inne. Ceny też się lekko wahają, więc może ta ładowarka kosztować nie już 200, 300, nie, to jest 440 tysięcy. Może kosztować 470 tysięcy. No ja podpisałem umowę na 448 tysięcy. Więc 8 tysięcy więcej niż ona była planowanie kosztowała. No ale powiedzieli, że no
To jest walka nietypowa. No to jest kuboty. Kuboty oni jako ładowarek nie posiadają, więc asortyment jeszcze budowlanka, żeby jeszcze była jakaś mówić zwykła, tania, mała ładowarka, spoko. To jest ładowarka mała, ładowarka budowlana, więc tutaj też nie mam po prostu jak tu z tym konkurować. Tak sobie wybrałem, tak? No. Abstrakcję sobie kurwa zrobiłem, po prostu abstrakcję sobie zrobiłem, że taką ładowarkę sobie zamówiłem po prostu. No ale myślę, że ta wiosna, listopad pokaże ile miał pieniędzy za przymanować przewinięcie, tak? Bo tutaj myślę, że będzie to tym mykiem. Na następnym odcinku będzie właśnie z orki, tamtej działki, to nie była na odcinku cięta. No bo to gnojnicę na pewno poleje. No jeszcze siew pszenicy, bo tutaj to muszę zasiać tę pszenicę. Muszę zasiać tę pszenicę, no bo tutaj nie ma innej opcji. Więc to tutaj będzie dość ciekawie. Dobra, nie przedłużam. Bo tak jest 36 minuta odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.